branża mimo wszystko jest w słabej kondycji, mimo że ta recesja nie jest aż tak głęboka, jak można było się spodziewać, więc humory są nieco gorsze, co nie znaczy, że złe. A druga rzecz to to, że dyskutowaliśmy dzisiaj o tym, jak media i polityka i PR zmieni się po 10 kwietnia. No, nie są to wesołe tematy. W związku z tym tegoroczny kongres jest poważniejszy, spokojniejszy. Dobra strona tego to pogłębiona refleksja. Gadaliśmy, krótko mówiąc, głębiej, szczerzej i prawdopodobnie sensowniej. Polski PR okrzepł i będzie krzepł dalej. Dość dużą, nie chcę powiedzieć nauczką, ale takim momentem, który wszystkich zmusił do myślenia dodatkowego działania, no to był miniony kryzys ekonomiczny, albo jeszcze wciąż trwający kryzys ekonomiczny. Środowisko PR-owskie trochę oswoiło sobie kryzys gospodarczy. Pogodziło się z faktem, że kryzys nie jest zjawiskiem przejściowym, że on ma dosyć znaczący i długofalowy wpływ na zarówno gospodarkę, jak i środowisko PR. Jest podnoszony problem reputacji, tak naprawdę problem podstawowy dla naszej branży, bo to reputacja jest takim motorem, silnikiem, paliwem, które napędza wszystkie firmy do działania. Reputacja jest absolutną bazą i podstawą, a cała reszta to są narzędzia techniczne, które są używane do tego, by tą reputację budować lub być może nią dbać. Uważają PR-owcy, że społeczeństwo ich zbyt dobrze nie ocenia i wydaje się, że wśród PR-owców coraz częściej dominuje opinia, że PR jest przede wszystkim częścią marketingu. Takie podstawowe funkcje PR-u polegają na budowaniu marki i na wspieraniu sprzedaży marek i produktów. PR polityczny, PR w kulturze i o branży. Te trzy tematy dominowały wczoraj, a dowodem na zainteresowanie niech będzie fakt, że wielu z uczestników kongresu musiało poświęcić się i wstać wcześnie rano, po przedwczorajszej imprezie, żeby wziąć udział w debatach i wykładach.